Witam w kolejnym odcinku z... Zarąbiście, że jak zacząłem odcinek, tak teraz zaczęli jeździć za mną, ale no nic. Witam w kolejnym odcinku z Elengradu oczywiście. Jak widzicie już na samym wstępie, dzisiaj potężny zestaw. Zajebiście. Super jestem, że miałem odpalonego z gościem. No nie, to jest... Upośledzenie daje swe znaki. Czy jak to się tam mówi. Jakoś tak. No i oczywiście... Nie wiem, zaraz chyba zamknę to okno. Przecież jak zamknę okno, to ja tu zdeknę, więc... No niestety, muszę mieć otwarte okno. Dzisiaj się sieje rzepak. Jak starcze trzeba... No co oni się tak rozdwoili, ty? Przed chwilą mi zjeździło. To jest, kurde, złośliwość rzeczy martwych, nie? Znaczy martwych. Jak nie nagrywasz... Nic nie robisz, to nic się nie dzieje. A nagle teraz, kurde, klikłem nagrywanie i przez tą minutę chyba z 20 aut przejechało już. Więc no grubo. Oczywiście sieję sobie rzepak. No nie no, wiedziałem, że zagarnę, nie? Sieję sobie rzepak Steyrem i kondorem 15-metrowym, bo chcę zobaczyć, czy te pola są dobre na ten siewnik, czy nie. Jeśli chodzi mi, czy ciągnik da sobie radę. No z górki na pewno da radę, ale chodzi mi o to, czy pod górkę da radę. O tak. Na równiutko tutaj GPS-ik i tak będę siał w tą stronę. W sumie w tą samą stronę kosiłem. Nawet ślady widać. A ja to kosiłem na cinku, czy jak to było? Tak, to chyba na cinku kawałek kosiłem. A drugą część to nie wiem, przed odcinkiem chyba kosiłem. Jakoś tak to było. Ja oczywiście sieję sobie rzepak. Na olejarnię. Będę robił z tego olej i będę ciągnął pieniądze. 42 ary już zasiałem. Serio tego, że to jara aż tak wyrywa? Jak włączę GPS-a, to aż go podnosi. Chyba trochę siewnik jest za ciężki dla niego. No bo jakby nie patrzę, no to 13 ton nawozu tu chodzi i 15 ton nasion. Więc trochę dociągnięcie ma. Czyli ma jakby 28 i jeszcze waga silnika dociągnięcia, tak? Czyli ma dociągnięcie 28 ton i jeszcze wagę siewnika musi pociągnąć. No co jest dzisiaj, że o wszystko zahaczam? Nie wiem. Nie wiem czemu, ale strasznie często tak mam w farmingu. I to najczęściej na odcinkach, bo poza odcinkiem to ja mogę jeździć i nic nie zahaczę. A na odcinku to na okrągło w tej zawale. No nie wiem dlaczego. Tego już na to pytanie wam nie odpowiem. Bo sobie nie znam odpowiedzi. Myślę, że to jest ten sam Amazon, co używam go w 19. Tylko, że w 19 jest multicolor, no to w sumie też jest multicolor. Ale chodzi o to, że w 19 jest jeszcze na multifruicie. Czyli, że mogę sobie siać wszystko tym siewnikiem. A ten jest tylko do zboża, no ale wiadomo o co chodzi, tak? Na pewno nie o pieniądze, jeśli o to chodzi. To jest najlepszy chyba siewnik do farminga, jaki może być. Ale widzę, że tutaj chyba będzie szybciej jak ja... Nie, w sumie nie będzie szybciej, bo jak ja sam będę chciał pojechać pod górkę, to i tak jadę 2 na godzinę i tak. Więc to nawet nic mi nie da. Żeby nie siać. A tak podnoszę i opuszczam, no...
Jednak trochę za duża ta górka jest na Steyra. Myślę, że na płaskim to on będzie szedł. Czyli jak... W sumie siewnik jest dobry. Tylko ciągnie trochę nie za bardzo. Ogólnie zestaw jest dobry, ale... No mówię. Jak te górki sobie będą wysiane, to wtedy będę pierwszy. Zresztą zaraz na tej drugiej części pola zobaczę, jak sobie radzi ten Steyr. Bo tam będzie trochę bardziej płasko, więc... W sumie wtedy sobie zrobię taki test. No teraz już mniej więcej widzę, co się dzieje, tak? Że z tym siewnikiem to tylko podjeżdża, a tylko z górki zjeżdżać. Ale żeby z górki zjeżdżać, to trzeba na tę górkę się wpierw jechać, tak? Więc to jest druga strona też medalu. I zobaczę, wyłączyłem się w nich i zobaczę, ile pójdę pod tę górkę. Nie no, ale... Trzyma go fest. Niby slipu 38%, ale trzyma go fest. Ta góra trzyma go fest. W sumie... Nie można powiedzieć, że 1-0 dla góry, bo Steyr daje radę. Bo się drapuje, ale... Z problemami, ale się drapuje. Więc jakby całkowicie stanął, to wtedy można by było powiedzieć, że jest 1-0, tak? Ale w sumie jakby cofnąć się o... tą minutę czy dwie. Jak próbowałem podjechać pod tą aż bardzo stromą górę, to widzicie, że jechałem 2 na godzinę i to jeszcze z podniesionym siewnikiem. A tak jakbym nie podniósł, to na pewno bym stanął. Więc wtedy na pewno było 1-0 dla góry. No ale tak nie było na szczęście i nie jest. I nie jest 1-0, w sensie o tak chodziło. No, wyrywa ten siewnik, bo on za dużo ma w zbiorniku po prostu. No, ciekawe, czy Deutschwar był lepiej. On ma 336 koni, Deutschwar, a ten ma 313, więc tam w sumie 23 koni tylko więcej. No to więc za dużo lepiej by nie szedł na pewno. Ale ten obciążnik strasznie mi się podoba. I w ogóle, czemu ja nie mam tego łączonego? No, od razu lepiej. No widzicie, z górki ładnie 18 i to fajnie wygląda, jak tak się jedzie. To muszę sobie pierdzielić tu do góry. O, oj, teraz to fajnie widać ten siewnik. Fajne ujęcie było po pierwsze. Jak widać, da się z tym siewnikiem siać. Trzeba oczywiście go wyłączyć na nawrotach, no bo niepotrzebnie wtedy nawóz ucieka mi, a nawóz to jest w sumie droga rzecz. W sumie za całe napełnienie silnika zapłaciłem jakieś 20, w sumie prawie 30 tysięcy. Miałem chyba 8 tysięcy na koncie, albo 7. Nie pamiętam. Ale miałem na pewno 35 tysięcy, jak zaczynałem napełnianie silnika. Zresztą mogę to nawet w opcjach zobaczyć sobie, w kosztach. Ale miałem chyba... No, 30 tysięcy prawie zapłaciłem za... Tak, to 45 dopiero zasiałem. Dopiero, no bo tutaj silnik ma problemy lekkie. Znaczy siewnik. Ciągnik ma lekkie problemy, żeby uciągnąć ten siewnik, więc dlatego tak trochę powoli to idzie. Musiałem je skręcić, no bo już bym był w płocie. Ale widać, że trochę w sumie siedzi na tym zaczepie. Jakie
w sumie tam siedzi na tym doczepie, jakby nie było, nie? Bardzo mocno go dociska po prostu. Ten zaczep dociska tego Steyera mocno. Więc no, nie ma to tamto. Tutaj sobie zrobię poprzecznik od razu. No i potem jakoś to będę siał. Czy mnie się Steyerem będę wałował? Zobaczę sobie. Może tak, może nie. Że mnie się Steyer będzie miał problemy z wałami. Może mieć, no bo to jest tylko 170 koni, a wały wymagają w sumie nawet nie wiem. Ale chyba 180. Albo 150, coś takiego. Coś z tych dwóch. Ale chyba 150, skoro Steyera zapewne to 150. Ale chyba sobie przebnę do tego Steyera, co mam teraz tutaj wypożyczonego. I zobaczę, jak to będzie szło. Bo na razie się nie to idzie ciężko. A z wałaniem powinien w sumie iść. Ciekawe, jak to pod górę będzie. Nie wiem, zobaczę. 11 minut i tyle. To jest odcinek na poniedziałek, a ja nagrałem go w czwartek, więc elegancko. To jest w sumie ostatni poniedziałek czerwca, jakby nie było. Więc no, grubo, grubo. Zaraz wchodzimy w erę lipca. I to będzie ciekawe. A wiadomo, co jest w lipcu? W lipcu są żniwa. Oczywiście koniec lipca, czyli gdzieś tak 25. To u mnie na wiosce tutaj zawsze tak 25 wyjeżdżałem kosić. 24, 25, zależy jak to z pogodą i jak zboże w sumie dochodzi. Ale najczęściej to jest 25 lipca. Potem tam na początku sierpnia już jest golone wszystko. Tam do 5 sierpnia wszystko skoszone. Wszyściutko. Łącznie z lubinem. Więc tak to u mnie wygląda. O, znak. Znak obaliłem. Nie no, ale... Jak będę kupował Steyera, no bo na pewno ten Steyer się tu pojawi, to na pewno z tym obciążnikiem i z tą kolbą kukurydzy, bo tak mi się to podoba. A promocje są takie, no. Takie nie za ciekawe w sumie. Ewentualnie ta beczka mogłaby być ciekawa. Do gnojowicy. Tylko no nie jesteśmy na nim, no. Ale no dobra, 100 tysięcy i 30... 30 tysięcy pojemności, tak? No a jeszcze do tego trzeba doliczyć lance, bo przecież to tylko sama beczka 100 tysięcy kosztuje, a gdzie to jeszcze lance do tego? Panie, nie jesteśmy na takie rzeczy. Wolni, synek, ale wolni, bo wyrwie tego Steyera zaraz. W sumie tego nawozu trochę ubyło, no bo w sumie to nawozu już na to pole zużyłem. Tony nawozu już na to pole zużyłem, a nasion to w sumie zużyłem tylko 500 kg. To i tak w sumie dużo jak na 2,5 hektara 500 kg? Kurw, to trochę dużo.
Przecież rzepaku sieje się ze 3 kilo, maksymalnie 3 kilo na hektar, nie? Tak od 2,5 do 4 maksymalnie. Ale zazwyczaj 3 kilo wszyscy sieją. Zazwyczaj wszyscy tak 3 kilo sieją na hektar rzepaku. No to 3 kilo, no to 2 hektary, no to... Jakoś tak to jest. No to ty też czekaj. To jak 2 hektary, no to ja powinienem dopiero 6, 7 kilo dopiero zużyć siewnika. No ale okej. To jest farming. Więc tutaj dawka jest fest ustawiona. Jak ja mam 500 kilo wysiane na 2,5 hektara. No to ja na hektar 250 kilo sieje? Ja pierdziele. Nie całe. To chyba z 230 wychodzi, coś takiego. Nie wiem, sobie nawet. To tak na szybko obliczyłem. Nie sprawdzałem sobie tego na kalkulatorze, żeby nie było zaraz, że. Dobra, ten sobie jeździ kładem. Oczywiście. Ale to jest najgorsze, bo myślałem, że znów kleję, bo już chciałem napisać. I teraz ta. Do prawej w sumie dam. Żeby tą od tej góry zacząć sieć. No i okej. Tutaj widać, że na początku nie miałem gniazdania włączonego. To od razu widać. Bo ściernisko jest całe. I tutaj przejechałem tak pół przejazdu. No w sumie zdążyłem tylko z górki zjechać. I mówię, kurde, coś mi tu nie pasuje. Coś za ładne to ściernisko jest. Coś mi tu nie pasuje. No patrzę, no tak, no przecież ugniatanie wyłączyłem kiedyś. Nie wiem w sumie kiedy, bo za... A, ja wiem, do czego wyłączyłem ugniatanie wtedy. Bo ja zawsze tutaj na tym polu sobie na skróty jeździłem. Z tej górki na skróty jeździłem i nigdy nie chciałem się obejrzeć tego pola. Zawsze na skróty zjeżdżałem i zawsze taki ślad był, jak pamiętacie. Albo i nie pamiętacie. No, w sumie jeden pierwszy pamiętacie, czy nie. Wasza sprawa. Ale ja pamiętam, no bo przecież sam to robiłem. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Pięknie nawrócone. No i na tym polu to w sumie trochę lepiej będzie szedł ten ziemnik, no bo jest bardziej, by to powiedzieć, płasko. Tutaj dół jest płaski, ale tutaj pod górkę tylko kawałek się wjeżdża. I tak praktycznie półokrągło tą górkę się robi. Więc nie masz takiej tragedii, więc w sumie ten zestaw myślę, że może zagościć. Już nie cofam tam i nie poprawię tego, bo to jest bez sensu. Może nie tyle co bez sensu, ale strasznie dużo by mi to zajęło. Czasu. No czasu przede wszystkim, tak? A tutaj widać, że dwa przejazdy i będzie środek zasiany. Więc na cztery przejazdy takie pole. Dobry wynik. Tutaj na trzy na szczęście. Więc w sumie to jedno kółko i tak trzeba dookoła pola zrobić i tak. I się pomęczyć chwilę. No ale trudno. Nie da się tego inaczej zrobić. Tutaj chyba trzeba trochę podmalować, bo to aż tam wchodzi. Trzeba tutaj może bardziej jakoś to lepiej rozwiązać, bo... Albo i... W sumie nie. Nie wiem. Pomyśl. Czy tu bardziej podokrąglić to, czy nie? Ale na pewno pod ten siewnik, jak już będzie stać tutaj maszyna, to na pewno muszę to wyrównać, żeby tak w sumie ostro tam nie było. No na razie tam nic nie stawiam, ale... Ale najczęściej tam kombajn stoi. A teraz jakoś tak stwierdziłem, że kombajn sobie do wiatru cofnę. Bo tak mi naszła chęć i sobie stwierdziłem, że cofnę sobie do wiatru. Oj, patrzcie, to jest to, o czym mówiłem.
że półokrągło tą górkę robię. W sumie pojadę sobie górką tu, a wrócę tym bardziej płaskim. Bo ten pierwszy mi pojechał teraz pod górkę, tutaj lekko, czy z powrotem. Bo i tak to muszę zacząć i tak, więc... W sumie w tą stronę jest bardziej trochę łagodniej, tak mi się wydaje. Ale no dobra, to już tam nie gra roli, bo i tak już to zrobiłem i tak. Tak zwolniłem do 11 i tak, więc... Zwolniłem do 11, ale teraz jadę już, można powiedzieć, że po płaskim, no bo to w sensie nawet widać, że jadę po płaskim. I zaraz widać, jak robotka odchodzi. A zasiałem 3,80. No, 3,77 dokładnie. Dobra. Siewnik zaraz będzie zwrócony, ale zanim będzie siewnik zwrócony, to trzeba zwrócić jego zawartość. Czyli to był dobry deal, żeby wypożyczyć ten siewnik. Ile palet się nagle zrobiono, ale dobra, no. Tak musi być. Dobra, siewnik tu. I teraz tak. Szczerka trzeba odczepić. I jadź im wołować. A odcinka minut mam 27, no to sobie powołuję te 10 minut. Do 30 minut, żeby było i tyle. Powołuję sobie chwilę i będzie dobrze. Wiem, że zakończył pracę, niech sobie ten kurtek tam świeci. Mnie to nie interesuje. Ale pieniążki z tego, co zrobił, to już mnie interesuje. Odbierz. No i kontraktów żadnych nowych nie ma. No i w kolejnym odcinku widzimy się na październiku już. Czy tam na listopadzie. Bo teraz słoneczny idzie na fabryki, nie? Bo tak, no, na fabryki. Więc zobaczymy, czy moim żądyrem będę kosił, czy... Czy może sobie coś wydajmy do koszenia tego słonecznika? No nie wiem, nie wiem, zobacz. Pomyślę nad tym. Co tu sensownego zrobić? Czy lepiej wynająć sobie kombajn z przystawką do słonecznika? Na jeden odcinek, żeby w jednym odcinku wszystko zawinąć, można powiedzieć. Wszystko skosić, o może tak bardziej kulturalnie, ładnie. A ja na tym kiedy ser się robi. Ser żółty. 4000 litrów mleka jeszcze ma. Więc okej. Okay. A pole to są pewnie tysiączki, 1000 litrów. No, muszę zobaczyć później ceny sera. Wiem, że około 3000 coś jest za ser. Bynajmniej tak było. A ile jest faktycznie tego, to nie wiem. Ser żółty. Nie no, co pisze, że chyba tylko żery. Ser, bo to nie ma, że ser żółty. A jest ser żółty, dobra, to jednak dobrym, że. O, dobra, po 6000. Ale jest 5600 teraz. Dzisiaj. A mam sierpień, więc... Wrzesień i styczeń w sumie takie są dwa najlepsze okresy do sprzedaży sera. No tak naprawdę to teraz produkcja sera to mi nic nie daje. Bo nie mam krów. Mam tylko 4 krówki. I to w sumie dwie małe. Bo dwie się dopiero urodziły. Więc to tak widzi tam. Oni mają dopiero 10% rozmnażania, więc... Trochę jeszcze sobie poczekam na nowe krówki. Ale myślę, że w przyszłym roku już powinna być krowa.
Kolejna. Tak mi się wydaje. Jak nie będzie? Będzie. Czy 10%, a mi na w sumie 1,9 wycie. 1 miesiąc? Czy 2 miesiące od wycielania? 27 chyba jest na wycielenie, bo 26, nie pamiętam. Ale chyba 26 mi się wydaje, albo... Chyba 26. Nie wiem, nie pamiętam. No mówię, powaluję sobie tutaj trochę, żeby po odcinku mieć trochę mniej dowalowania, bo do dowalowania tego będę miał to duże pole. W sumie na razie, jak widać, 4 daje sobie radę z wami. No powiadała, 3 sako, nie, to musi dać radę. Ale mi ciekawie, że tutaj szybko chcę zwołować i chcę jechać tą, pod tą górkę, gdzie jest siewnikiem. Można powiedzieć, że stanął prawie. Gdybym nie podniósł siewnika, to w sumie by stanął. By go tukli. Nie no, po prostu by stanął i by nie podjechał. By się zakopał. Dobra. To jest ładnie zwałowane już. No i trzeba zrobić tak, żeby tutaj zostało tak, takie coś, żeby ostatni przejazd zrobić. No w sensie, kto ogląda ten miał z 15 i widzi, jak ja tam na czekach sobie wycinam sobie dla kombajnów, że zostałem taki jeden pasek, jak puszczam pracownika, żeby on to goli i jedzie sobie na większy kawałek pola, tak? No to ja tak zawsze robię. W 15. W 19 tak nie robię, no bo w 19 wiadomo, kuspę i sobie jeździ na półkolach. Więc nie ma potrzeby, a kombajny zawsze w 15 kombajny leżą na tym inteligentnym pracowniku, można powiedzieć, że całe pole w koło kozi, więc... Więc no. Więc tak to wygląda. 07 godziny. Trzeba się uwinąć przed 1 godziną zwałowaniem, żeby nie zapłacić za... Żeby nie płacić za Steyera. Za godzinę działania. Jak będzie 0,9, tego zwrócić, a resztę sobie dowoluję na przykład moim starym Steyerem. Znaczy moim starym, moim małym Steyerem. Albo inny Steyerem, nie wiem. Obojętnie w sensie, czy będę wałował. Czy to będzie Landini, czy to będzie... Czy to będzie Landini, czy to będzie... Ma... Czy to będzie Deutsch. Ale dobra, ile mamy? 28 minut. No to akurat. Pod koniec odcinka zobaczę pod tą górę i tam w sumie pojadę do tego płotka. Tam i tam się zakończy odcinek. Więc idealnie w sumie wyszło. O 3,70 nam tego. Że faku, więc... Nie aż tak mało, ale pewnie da... Pewnie da tak jak zawsze, czyli 13 ton. W sumie można podkreślić, w sumie do 3,80 można podciągnąć to. Bez bliżej do 3,80 niż do 3,70. W sumie można to podciągnąć. Nie mogę, jak oni za tym oknem jeżdżą teraz, nie? To jest coś niepojętego. Właśnie nie wiem, czy nagrywać M-Click od razu na przyszły tydzień jeszcze. Czy sobie odpuścić to na razie? Ale chyba sobie to odpuszczę na razie. No i dobra, 15. Dobra, o to mi chodziło. Zwałowane, zwałowane. I teraz jadę pod tą górkę zobaczyć. No bo tutaj na tej polu 10 jechał. Ale tu w sumie nie była jakaś duża górka. Ale i tak zwolnił do 10, więc... Zobaczymy, co da radę z tą... Z tą górką. Gdzie w sumie, że powiedzieć, że się to prawie że stanął. No bo stanął. Bo jechałem tutaj 2 na godzinę w najlepszym wypadku. Znaczy w najgorszym w sumie. No ale mówię, jakby nie podniósł, to nie podjechał.
Nie, no widać, że to jest fest góra, bo nawet z wola mi do czterech jadę. Czyli jak tym jadę do czterech, a mam kurde tyle koni, to tym moim już to jadę pewnie 2 na godzinę. Jo. Tak by pewnie było, że ze 2 na godzinę bym jechał pod tą górkę. Więc ja sobie tutaj zwałuję pierwszy na prosto. No i dobra. Bo kierunek wałowania będzie ten sam co z szybnikiem. Więc dobra, trzeba zrobić tak. I nakręcić. Dobra. No ja sobie to jakoś tutaj zwałuję powoli. Najważniejsze jest tą górkę jak tutaj zwałować w tą stronę, co teraz jadę. No bo wtedy jak ta górka już będzie wyrobiona, to zobaczycie, że to będzie szło raz, dwa. Jeśli nie obrócicie, a już będzie... dobra, i tak nie będziecie widzieć, jak ja to będę wałował po odcinku, ale raz, dwa i będzie zwałowane. Jeszcze już nawet widać, że... Jak ja skręcę tak, o... To tu zaraz przy lesie zrobię sobie przecinek, w sumie obraz dookoła sobie zrobię. I tu będę miał tylko taki mały wjazdek. Na jeden przejazd wałami. I będzie zwałowany to. Ten nieszczęsny dołek. Wiedziałem, że zahaczy, bo już widziałem, jak te wały idą mnie. To już wiedziałem, że będę po prostu zahaczy wałami. Ale na szczęście wał się odbił i przejechał. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.